Placówki edukacyjne przez dwa ostatnie miesiące są puste. W żadnych nie są prowadzone zajęcia lekcyjne. Nauka przeniosła się do sieci. Zdalne nauczanie prowadzone jest także w szkołach muzycznych. Nauczyciele sobie z tego co wiem świetnie radzą. No, jesteśmy w stałym kontakcie. A także uczniowie zdają mi pełne relacje, jak sobie radzą przede wszystkim no, w grze na instrumencie. Odbywają się także zajęcia teoretyczne. No, ja mam przyjemność uczyć kształcenia słuchu w klasach czwartych, prowadzę także zajęcia z chóru i muszę przyznać, że to ma też swoje zalety. Dzieci są bardziej, bym powiedziała, zdyscyplinowane, są bardzo stęsknione za szkołą. Ja na przykład prowadzę lekcje no, w czasie rzeczywistym, kontaktuję się z dziećmi przez Messengera, normalnie realizujemy tematy i nigdy nie było tak świetnej frekwencji. Nauka gry na instrumentach na odległość to nie lada wyzwanie. Trudno pokazać dzieciom jak grać, jak trzymać instrument, jak wydobyć z niego czyste dźwięki. Trudno jest to pokazać tym uczniom, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z muzyką. Przez komputer nie jest ten dźwięk taki jak na żywo. Dzieci też mają różny sprzęt, bo nagrywają siebie, znaczy rodzice nagrywają dzieci, filmik zostaje przesłany do nauczyciela, nauczyciel ocenia. Trudno jest na przykład wytłumaczyć, żeby dziecko, no to też odpowiednio rączkę, no jeżeli nauczyciel nie jest obecny przy dziecku. No ale tak jak mówię, znaleźliśmy się, to nie tylko nasza szkoła, ale szkoły muzyczne w całej Polsce. W Ostrowieckiej Szkole Muzycznej nauka prowadzona jest w cyklu 4- i 6-letnim. Obecnie kształci się w niej około 100 osób. Klasy instrumentalne, nic się nie zmieniło. To fortepian, skrzypce, gitara, perkusja, akordeon, klarnet, saksofon, flet poprzeczny. Państwowa Szkoła Muzyczna obecnie prowadzi rekrutację. 6-letnie nauczanie mogą rozpocząć dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Natomiast w cyklu 4-letnim dzieci od 8 do 16 lat. Najpierw trzeba pobrać ze strony internetowej podanie, zeskanować i przesłać na pocztę szkoły. I tu jeszcze chciałam dodać, ponieważ zawsze były wymagane zaświadczenia lekarskie, to teraz takie zaświadczenie, jeżeli dziecko się dostanie do szkoły, można dostarczyć do 25 września. Czyli nie musi teraz rodzic biec do lekarza. Wnioski o przyjęcie do szkoły muzycznej można składać do 10 czerwca. Nieodłącznym elementem rekrutacji jest również egzamin wstępny. Jednak na ten moment nie wiemy, kiedy zostanie on przeprowadzony. Informujemy osobnym komunikatem, bo tak jak powiedziałam, czekam na decyzję dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, a także pana wizytatora w późniejszym terminie. Będziemy na pewno dzwonić do rodziców, ukaże się harmonogram na stronie internetowej szkoły. No a także możemy też przesłać na maila. Ewa Jurkowska-Siwiec zapewnia, że szkoła jest w stanie przeprowadzić taki egzamin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jestem gotowa nawet przeprowadzić, tak mówię, w ciemno, w sposób bezpieczny tu w naszej szkole. Nie musi być komisja powiedzmy 10-osobowa, może być 3-osobowa komisja. Sala jest duża. Dzieci mogą przychodzić z rodzicami w pewnym odstępie. Możemy rozłożyć to na kilka dni, więc ja tu nie widzę problemu. Jest to do zrobienia. Oczywiście, że jest to do zrobienia. No, skoro chodzimy do sklepu, możemy pójść właśnie do kościoła, z czego wszyscy się cieszą. No tak samo i tutaj w sposób bezpieczny możemy przeprowadzić taki egzamin. W obecnym czasie musimy się nauczyć żyć z koronawirusem, a największą bolączką dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej jest to, że młodzi muzycy nie mogą prezentować się publicznie, brać udziału w konkursach, a w budynku szkoły nie słychać dźwięku instrumentów i śpiewu. Na ten rok zaplanowano wiele koncertów, które niestety nie mogą się odbyć.